Mam zaszczyt rozmawiać z halową rekordzistką Polski, Joanną Jóźwik. Nie będę zadawał oczywistych pytań, ponieważ już odpowiadałaś na tysiące. Mam zamiar spytać, 2 lata temu podczas jednego z wywiadów mówiłaś, że swoją karierę zaczynałaś od dystansów sprinterskich, że najwięcej rezerw tkwi w wytrzymałości. I czy ta obecna wielka forma wynika z tego, że zwiększyłaś objętość, biegałaś więcej kilometrów w czasie wstępnego okresu przygotowawczego? Właśnie nie, bo ten trening nieznacznie mi się różni od tego, który miałam wcześniej. Myślę, że delikatnie zwiększyliśmy siłownię i to tutaj nie mówię o wielkich ciężarach, tylko ewentualnie większa liczba powtórzeń na przykład lub dodatkowe 5 kg do niektórych ćwiczeń. Myślę, że ta rezerwa właśnie jest jeszcze wytrzymałości, która w dalszym ciągu mnie troszkę leży. Jak widać, te ostatnie metry troszkę jeszcze nie wytrzymuję. Wyszłam z dystansu 400 metrów i pokazuję, że bardzo dobrze radzę sobie na tych pierwszych metrach, prawda? I myślę, że to jest mój atut, bo jeżeli tempo jest wolne w trakcie biegu, to później ta szybkość pozostaje na tych ostatnich metrach. No tak. I to jest super. Masz już jeden rekord polski halowy, jednakże do pobicia zostaje jeszcze rekord polski ze stadionu. On został ustanowiony w 1980 roku, czyli jest bardzo stary, masz 37 lat, minuta 56,95. Jak obserwowałem twoje starty wiele razy, gdybyś nie nadrabiała dystansu na wirażu, pobicie tego rekordu byłoby możliwe. I czy w tym roku uważasz, że to jest możliwe, gdybyś bieg rozpoczęła mocno, gdybyś pobiegła jako pierwsza, jak tutaj, a twoją pacemakerką była Emilia Ankiewicz? Myślę, że jeżeli będę miała taką dyspozycję jak na igrzyskach w tym roku, to jestem w stanie pobić rekord polski. Całe szczęście. W takim razie nie miałaś okazji startować na igrzyskach w Londynie w 2012 roku, ale na pewno wystartujesz teraz na Mistrzostwach Świata i to jest na pewno największa, najważniejsza impreza w tym roku. Czy cały czas mocno przeżywasz to, że zdobycie medalu będzie trudne ze względu na 3 zawodniczki z Afryki, które pewnie znowu wystąpią? Nie, one w ogóle w tej chwili nie przejmuję się nimi i moim głównym celem jest tylko to, żeby w zdrowiu i w szczęściu przygotować się do tych Mistrzostw Świata, bo wiem, że mam te rezerwy i jeżeli nie uda mi się zdobyć medalu, aczkolwiek nie wykluczam tego, ponieważ sport jest nieprzewidywalny i myślę, że jestem w stanie to zrobić mimo wszystko. Mówię, mam jeszcze ogromne rezerwy, które gdzieś tam będziemy starali się w dalszym ciągu przekraczać. No zobaczymy. Mam jeszcze ostatnie pytanie o trenera Andrzeja Wołkowickiego. Jesteś od kilku lat zawodniczką warszawskiego AWF-u i jakie znaczenie ma ten człowiek w twojej karierze? No do trenera Andrzeja Wołkowickiego przyszłam 4 lata, 4 czy 5? Teraz już będzie 5 lat. Trener Andrzej ma trening, który idealnie pasuje pode mnie. Jestem takim typem właśnie bardziej szybkościowym niż wytrzymałościowym, więc robimy bardzo dużo treningów szybkościowych, takich dynamicznych, skocznościowych, które bardzo dobrze przekładają się na moje 800 metrów, więc myślę, że tutaj był strzał w dziesiątkę, wybierając tego trenera, co właśnie nie wyklucza tutaj mojego pierwszego trenera, Stanisława Anioła, który tak naprawdę mnie znalazł i przygotował do tego treningu, tego dużo cięższego, prawda, u trenera Stanisława w Stalowej Woli, gdzie miałam swoje początki. Tak naprawdę zyskałam tą podstawę, bo mieliśmy bardzo dużo ćwiczeń takich ogólnorozwojowych, które myślę, że tutaj bardzo dobrze się teraz sprawują, ponieważ ja nie muszę do nich wracać, także... Dziękuję za rozmowę i nakłaniamy do tego, żeby jednak wystartowała pani na Mistrzostwach Europy w Belgradzie, bo już widzę oczami wyobraźni, jak zakładają pani złoty medal za Mistrzostwo Europy, którego jeszcze pani nie ma w swojej kolekcji. Powodzenia, wszystkiego najlepszego. Rozmawialiśmy z Joanną Jóźwik, rekordzistką Polski. Jeszcze jeden taki upominek.